kuchni mamy krajobraz po bitwie. Czy tu w ogóle coś zostało jeszcze? Nie. No bo sobie wczoraj zamówiliśmy pizzę tradycyjnie, ale mieliśmy ochotę na dużo takich, jak to się nazywa, tych takich przystawek. Wzięliśmy sobie krążki cebulowe, mozzarellę i tutaj były pieczarki. O, jeszcze to zostało, także nie zjedliśmy wszystkiego. No i tak zostało przez noc i leżało, no niestety. I jeszcze sobie lody zamówiliśmy też. Ja wam te lody pokażę, bo one są naprawdę przepyszne. To są Ben and Jerry's. One są o smaku takich ciasteczek. No i w nich są kawałki ciasteczek. I to już prawie zjedliśmy, ale te jeszcze nam zostały. I to są takie o smaku brownie. I tutaj też w tym są kawałki brownie. Te lody są naprawdę takie bardzo, bardzo mocno czekoladowe. Naprawdę smaczne. Jak wiecie, ja za słodkim nie przepadam, ale tych troszkę chętnie sobie uszczknę. Wczoraj już byłam pełna, więc nie jadłam, ale może dzisiaj. Wyszukałam Róży taką zajechaną bluzeczkę. No widać, że już nie malowała, bo tutaj został jakiś ślad po farbie i gdzieś tutaj też jest jakaś plamka. No i leginsy też już takie, o, przetarte na kolankach, bo zaraz dam jej farby. No i podejrzewam, że może się ubrudzić, więc zakładam jej takie ubrania, które tak czy inaczej już są do wyrzucenia. Takie, jak ja to nazywam, robocze. Proszę bardzo, oto paczka. A co to? Dasz radę sama otworzyć? Tak, otworzyć. To dawaj, no. Mocno. I zajrzyj do środka teraz. Jaki środek. Co to jest? Co to jest? Wow! Co to jest? Co to jest? Jest! Pokaż, co to jest? Czy to są farby? Nie. To nie są farby? Farby? No farby. Tak, farby. Tak. Chcesz malować? Tak. To chodź, otworzymy. I się musisz ogarnąć, nie? Tak, tak, tak. Masz jeszcze fryzurę. Po spaniu. No wyjmij, wyjmij, no bo ma... Ale piękne! Jakie śliczne! A dziękuję i buziaczek? Tak! To dawaj, no. Dziękuję. Proszę bardzo, kochanie. No co jest jeszcze potrzebne, żeby malować? Nie ma wody. No tak, nie ma wody. Ma wody. Proszę. Ma wody. Dzięki, mama. Może z tej strony, tak? Bo ty jesteś leworęczna. O, nie udało się. Nie udało się? Chyba więcej wody potrzeba, co? Tak, wiecie. Chodź, założysz taką koszulkę, żeby nie ubrudzić tej żółtej, tak? Na wszelki wypadek. Okej, wypadek. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że one są zmywalne. Bo już za mała trochę, co? Rękawki takie sobie. Mam jakiś żółty. Może żółty, oczywiście. O nie, łosiowy. Mogę white. Mogę żółty. Żółty. Chodź, założymy chociaż opaskę, co? Opaskę? Tak na szybko, no. O, jak ślicznie wyglądasz, jak taka artystka malarka prawdziwa. Nie dało się. Co się nie udało? Nie dał się white. White się nie udał? No, na white to musisz uważać. Okej. I dobrze wypukać pędzelek. Patrz. No, pięknie. Mogę ślady. Ślady rysujesz, super. Zobacz, ślady, siałaś. Ślady? Psi patrzą. Bartek jest zestresowany. Od co nie śpi? Co to jest? Wróciła, tato. Oni są załamani. Możesz dawać się. No fryzjera. Bartek, powiedz mu, że ma obciąć tylko trochę. Powiedz mu, że wolę, żeby obciął mniej. O, przyjdziesz na przykład za miesiąc no, znowu, niż miałby ci obciąć dużo, tak? Dokładnie wytłumacz. O nie, my siódy. To ma być trim. To ma być trim, a nie prawda. Ale to nie jest to jak weźmie pierwszy pasmo, to będzie za dużo. To krzycz. Jeśli pamiętaj, że masz kręcone włosy, to się da zakontrolować, nawet jak ci gdzieś wytnie.
Gdzie tato? Pojechał do fryzjera z chłopakami. O. Chłopaki będą obcinać włosy. Włosy? Mhm. Są bardzo zestresowani od samego rana. Bartek spać nie mógł. Obcinać włosy. Włosy? Tak. Zobaczysz, Bartek i Dawid jak wrócą, będą mieli inne włoski, krótsze. Gdzie brat? No brat też pojechał, jeden i drugi. Wszyscy pojechali, tylko my zostałyśmy. Gdzie włosy? Gdzie włosy? W centrum miasta. Yellow. Możesz yellow, tak. Dobrze, wyłączam kamerę, bo Róża to tak potrafi. Godzinami prawie, że tak? Lubisz malować? Tak. No i fajne są te farbki. Kupiłam je na Amazonie, link wam zostawię jakby co. Drogie nie były. Nie wiem, 3 funty może z przesyłką, coś koło tego. A właśnie nigdzie w sklepie nie mogłam takich znaleźć. Albo zapominałam i stwierdziłam w końcu, że zamówię na Amazonie. No. Wyszedł zielony, bo nie wypukałaś. Daj, mama ci zbierze to, nie. Tak? Wyczyścić? Tak. Wyczyścić. Patrz, mamo. Już. I widzę, że dużo tutaj jest tych farbek, bo ostatnio to chyba w 3 dni farbki wykończyła, tak? Już denka było widać. Tak? Wykończyłaś całe farbki? Dzięki, mamo. Nie ma problemu, kochanie. Stop. O. Patrz, mamo. Zmienić ci woda? Tak. Brudna jest, tak? Proszę. Dzięki, mamo. O nie. Patrz, mamo. No już jest trochę brudna, ale to nic. Jest okej jeszcze. Jak będzie taka ciemna, to zmienimy, tak? Teraz się wodą bawisz? Łaziowy. Zielony. Zielony. Patrz. No widzę. Wiesz co, mama ci jeszcze postawi za 2 szklaneczki, tak? Jak już tak się bawisz, to proszę, mieszaj sobie kolorki. Niech się dziecko rozwija. O, 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 i już wyciera w koszulkę, już wyciera. Ja wiedziałam, że tak będzie. Yellow! Yellow, tak. Jeszcze woda! Jeszcze wody? Tak. Mogę jeszcze woda? Mhm. No tak, no przecież on musi sprawdzić, co to jest. O nie! Co chciałeś? Patrz. Nic się nie stało. Mogę wycierać? Możesz wycierać, no. Wytrzeć, proszę. No nic się nie stało. No nic się nie stało. Ojejku. I tak się zaraz ubrudzisz. O, 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 no, zaraz będą wszędzie ślady łapek. Pokaż tylko. Teraz chciałam sprawdzić, czy one są zmywalne i rzeczywiście są, tutaj jest napisane. Ale zobaczcie, to jak się rozkłada, to jest paleta, ja tego w ogóle nie zauważyłam, rzeczywiście. Zobaczcie, no rzeczywiście jest paleta taka, także można sobie tutaj mieszać też kolorki. O, 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 już. Ty uwielbiasz to, to nie? Uwielbia te takie otwarcia do kopert. Przed chwilą był prawie płacz, bo paluszek był brudny, a teraz siedzi i sobie rękę maluje i robi pieczątki. I co, nie przeszkadza? Aha, już się zaczyna świrowanie. To może naklejki jeszcze tu nakleisz, co? Nie? Nie mogę klejki. Okej. Okay. Nie mogę klejki. No jak nie możesz, to nie możesz, no. Nie mogę klejki. Taka mina. Co ta mama sobie myśli? O, o. Klejki ma na klejce. Mogę chyba to ślubać. Musimy też pieczątki z ziemniaków zrobić, będzie fajna zabawa. No dzisiaj tata ją zabiera na noc, to może się ubrudzić. Nie, ja ją będę kąpać dzisiaj. Nabijam się. Tak, Róża, jedziesz do taty na noc dzisiaj? Tak, taty. Cieszysz się? Na taty. Ale jeszcze nie. Nie, jeszcze to później, wiesz? Mhm. Jeszcze musisz plecaczek spakować. Żabciu, kochana, no pojedziemy za chwilkę. Musisz poczekać trochę, tak? Obraziła się. No możesz karuzelę, ale później troszkę, tak? Mama się musi wykąpać. Mogę kąpać. Nie, ty się nie możesz kąpać, bo nie będziesz mogła później... Nie, ty się później u taty wykąpiesz, tak? Ty się u taty wykąpiesz, tak? Chcesz się u taty wykąpać? Kąp. Tak.
No, to ty się wykąpiesz u taty, a mama się wykąpie tutaj, tak? Bo jak się wykąpiesz, to nie będziesz mogła na dwór wyjść. No, ale ją podrażniliśmy. Chodź na dół. Nie, no ona mnie teraz zamęczy i już wam tłumaczę, o co chodzi. Łukasz pojechał zawieźć chłopaków do fryzjera i zobaczył zupełnie przypadkiem, że tam w centrum, tam koło biblioteki, możecie kojarzyć to miejsce z vlogów, jeżeli oglądacie regularnie. Zaraz chyba wsiądę w samochód w takim stanie niewykąpana i pojedziemy na tą karuzelę. Naprawdę, no kraje mi się serce. Zobaczył, że rozstawia się karuzela. No i zadzwonił do mnie, że jest karuzela i mówi, że zabiera Różę na tą karuzelę i czy ja chcę też iść, żeby sobie nagrać na vloga. Ja mówię, no pewnie, że chcę. Może się nawet na czymś przejadę. No i powiedział, że nagra mi filmik, żeby pokazać, jak to wygląda. Nagrał mi to, ale mi tego nie wysłał, tylko przyjechał tutaj znowu i pokazał mi to, a ja to pokazałam Róży. I to był błąd, bo jak ona zobaczyła, że jest karuzela, no to chciała oczywiście jechać od razu i teraz cały czas mnie męczy o tą karuzelę. A chłopcy jeszcze nie wrócili, ja muszę na nich poczekać, jestem nieogarnięta. W ogóle teraz stwierdziłam, że nie będę myła włosów, nie będę ryzykować, bo dzisiaj jest naprawdę zimno i nawet jeżeli je porządnie wysuszę, boję się, że mnie zawieje i że będę chora. A wiecie, że przy trójce dzieci być chorym to jest tragedia, to jest koszmar totalny, więc nie mogę sobie pozwolić na choróbsko. No i ona teraz chodzi i mi jęczy, zobaczcie, teraz tutaj na krześle się położyła, jest smutna, obrażona i w ogóle, a mnie się serce kraje. A ten znowu, no. Jeszcze się nie nauczył. Max, nie pamiętasz, co się ostatnio stało, jak do wanny wpadłeś? A tu jest w ogóle teraz jeszcze gorąca woda, bo ja dopiero nalewam zimnej. Ty jesteś szalony. Wariacie, ty. Jestem wzruszona. No, niewiarygodna. Niewiarygodne. Gościu, pokaż z tyłu. Gościu miał liczyć, wiesz? No. Zadowolony jesteś, tak. A tak długo nie wracaliście, a ostatnio groziłeś samobójstwem po wizycie u fryzjera i ja już tak się bałam. Dawid, no. Pokaż się też. O, jak ślicznie, jak ładnie, tak. Super. I co, niepotrzebny był ten stres, co? Tak. No, to dobrze, to mamy fryzjera. Tak. Dobrego. Tak. Super. Który umie liczyć. Który umie liczyć? Między centymetry. I 5 centymetrów. A mówiłeś incze czy centymetry? Centymetry. No jeszcze mu tam powiedziałem, że tam ostatni raz jak byłem u fryzjera, to powiedziałem, że tam 2 czy 3 centymetry obciął, jak mnie zostawił z czasem. No nie, dobra, fajnie, fajnie. Tak się cieszę, że są zadowoleni z tego fryzjera. Naprawdę miałam stres większy niż oni. A próbowałam ich wygnać do tego fryzjera chyba już od 2 miesięcy? No Dawida może nie, bo on w międzyczasie był obcinany, ale Bartek nie był obcinany od czasu, jak mu fryzjer obciął te włosy tak krótko. On wtedy tak przeżywał, aż tutaj się na vlogu u mnie żalił wam, że takie coś mu zrobił. No ale to naprawdę był szok, no tak go opitolił wtedy, że... Masakra, a teraz jest zadowolony, ma na głowie dokładnie to, co chciał. Fajnie by było wgnieść trochę pianki w te włosy, ja w sumie mam piankę, żeby te loki były takie, wiecie, bardziej podkreślone. Ale on teraz mył włosy, więc ma takie bardziej, wiecie, napuszone. Kamień z serca, naprawdę, kamień z serca. Ja tu siedziałam w tym domu jak na szpilkach i jeszcze tak długo nie wracali, a to miało zająć chyba po 20 minut na głowę, a nie było ich prawie 1,5 godziny i mówię, kurczę, co jest? Ja tego fryzjera w ogóle znalazłam na Booksy i powiem wam, że był droższy od zwykłych fryzjerów, bo w sumie chyba 32 funty wyszło. Bartek był za 17, a Dawid był za 15, a na przykład jeszcze wcześniej, jak też ich źle obcięli, tak naprawdę na jedno kopyto i obaj byli bardzo niezadowoleni. No niestety weszłam wtedy do pierwszego lepszego z brzegu fryzjera i wydaje mi się, że za Dawida wtedy płaciłam nawet 6 funtów. Także widzicie, 2 razy droższe, ale myślę, że i tak spoko cena, warto zapłacić więcej, ale żeby byli zadowoleni. Bo zauważyłam, że wielu fryzjerów robi tak, że obcina wszystkich na jedno kopyto, dosłownie. Tutaj maszynką, potem trochę tylko pocieniuje, wyrówna i następne. Dobra, fajnie. My się w ogóle umówiliśmy z Łukaszem na chyba 15:30, a jest już za 5:15. Bo już oczywiście się posprzeczaliśmy, oczywiście nie była tu żadna kłótnia, tylko po prostu mieliśmy odmienne zdanie, bo ja powiedziałam, żebyśmy pojechali tam, jak będzie ciemno, bo wtedy będzie
wiecie, te wszystkie światełka, to będzie super wyglądało już tak w ogóle świątecznie. A Łukasz stwierdził, że jednak lepiej pojechać, jak będzie jeszcze jasno, ale wyjdzie na moje, bo już się ściemnia. Jest za 5:15 w tym momencie i już się robi tak szarawo, więc zanim tam dojedziemy, to będzie na pewno ciemno. Dobra, bo ja się tak rozgadałam. Problem dzisiejszego dnia jest taki, że jest strasznie zimno. Naprawdę jest strasznie zimno. W tym momencie są 3 stopnie, a mają być przymrozki, więc jak ja zobaczyłam, ile jest stopni, to stwierdziłam, że już nie mam ochoty jechać, no ale dobra, pojadę. Wiecie, Róża będzie miała radochę, będzie na pewno fajnie. Muszę się jeszcze zapytać Dawida, czy on chce jechać. Być może będzie chciał jechać, chociaż jak już pewnie wiecie, on lubi bardziej ekstremalne przejażdżki. No ale zobaczymy. Jak już będę tam w centrum, to może bym zaszła do Puntlanda, bo słuchajcie, otworzyli Puntland tutaj w Droitwich, także ja się bardzo cieszę, ale on już jest chyba otwarty 1,5 miesiąca, no miesiąc na pewno, a ja jeszcze tam nie dotarłam. No niestety, ale jesień i zima to jest czas, kiedy ja bym najchętniej w ogóle nie wychodziła z domu, tylko leżała na kanapie pod kołdrą. Dobra. Właśnie, zimowa kurtka Róży. I ogólnie problem jest taki, że ja nadal nie pojechałam na te zakupy, żeby kupić jej ubrania, ale może bym kupiła coś w Puntlandzie. O, w sumie mieliśmy jechać razem do Primarka i nie wiem, no będzie trzeba pojechać, chociaż nie chce mi się strasznie, tym bardziej, że teraz już jest to taka gorączka przedświąteczna, wszędzie pełno ludzi, o, tak dalej. No nie lubię tych klimatów, nie lubię. Ale dobra, no jak będę nagrywać vlogmasy, to na pewno będzie więcej chodzenia po sklepach, także zobaczymy. Teraz pytanie, gdzie ja mam tą kurtkę? Dobra, muszę was odłożyć na chwilę. Ja pierdzielę, no. To jest moja najcieplejsza kurtka, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest tak wygnieciona, że ja jej nie mogę ubrać. No przecież będę wyglądała jak menel ostatni. Muszę ją wyprać najpierw. A to jest najcieplejsza kurtka Róży i powiedzcie mi tylko, czy ona będzie dobra na nią jeszcze. No ile to jest latek w ogóle, bo ja nie pamiętam. 2-3 latka. Też jest wygnieciona, no ale muszę jej ją założyć, no bo to jest najcieplejsza. No trudno. To mama? Nie. To mama? Nie. To mama? Nie. Róża zgaduje, zagadki mi robi, w co się ubierze. Tom, zobacz, taką założysz. Tam mama? Pamiętasz? Od cioci Pam dostałaś taką. Tak, no. Zabierasz dziecko swoje? Tak. Zabierasz babyczka? Dobra. Ciągnie. A gdzie jest tata? Nie ma tata, tutaj. A tata? No, tata, to nie jest tata. Gdzie jest tata? Zaginął. Zaginął? Zaginął! O nie! O nie! Idziemy na karuzelę. Gdzie idziemy na karuzelę? Prosto, cały czas prosto, tam. Tam, gdzie się świeci. Ha? No, tam, gdzie się świeci. Widzisz światełka niebieskie, blue? Tak, blue. No, no to tam idziemy. A w rzeczywistości jest ciemniej niż teraz. Bardzo mi ten ekran rozjaśnia. A zobacz, to jest jakieś ekstremalne, a Dawid nie chciał iść i zobacz. I teraz będzie żałował. Do lupy na to wskazuje. Ty pójdziesz na to? Posalałeś. Tam. Dla mnie to jest straszne. Ale fajne. Co to jest strzelanie? Nie no. Jeszcze zali. Chodź Róża, idziemy dojeść karuzelę, tak? Chodź, karuzelę. Ale zimno. No rzekaj, no weźmy tu w środek, tam są ludzie i cieplej. Tak, na pewno. Chodź tu. Ale fajnie, że coś takiego tutaj jest. Byśmy w ogóle nie wiedzieli, gdyby nie ten fryzjer, nie? Gdzie tu się płaci w ogóle, jak to działa? Zanim to Róży dojedzie z ludzi, będzie chciała wyjść. No właśnie, ja się boję, że ona będzie chciała wstać. To będzie później dojedzie.
Ja na wszystkim z nią jeździłam. Pokaż. Let's go! Biegnij na to, nagrywaj. Już, no. I pay that to Jakub. Daj, mama ci to podtrzyma. Tutaj, tu mocno. Mocniej! Thank you. Samochód wybrałaś? Wybrała. Tak, super, masz, no. O, jakie masz szmeluz. Niech na tego lizaku nie zobaczy. Hmm? No. Dawid by to poszalał, nie? Słucham? Dawid by to poskakał. No pewnie tak. On myślał, że to będzie takie dla dzieci. A, on już jeździ dzieckiem? No ty... Wiesz, na czym on jeździł? Mamy Puntlanda. Mamy Puntlanda, jeszcze nie wierzę, nie będę musiała do Brązgów jeździć. Tylko oby był słucham. Ej, duży jest i są ciuchy. Super. Chodź, że zobacz jaki sklep tu jest. Nic się nie stało. Nic się nie stało, zablokowało się tylko. Staniesz ten? Do nie. Idę znaleźć. Myślałam, że gorzej wyglądam, że mam całą kichawę czerwoną, bo się czuję taka zmarznięta. Całe szczęście, że nie myłam tych włosów. A co to takie tanie? 2,50? If only I could finish something.
straight through to the end. Close the chapter, dignified. Dang, girl, you did it again. But will it ever be enough? When I'm bent on trying to keep it tough. Widzę, że są takie cieplejsze. Troszkę. A to jakie milutkie. Super. Aha, i góra też do tego jest. No te spodnie to jest cudo. Tylko, że nie widzę w ogóle góry do nich i chyba nie ma. Bo tutaj jest góra i tu jest dół. Ale to mi się tak nie podoba. Ale to, no to jest cudne. No ale nie widzę. Ale szkoda. Taki sweterek bym wzięła, ale też niestety nie ma rozmiaru. Troszkę jest lipa z rozmiarkami. Aha. No możesz, możesz. Ale cena spoko. Taki? No, ten mniejszy lepiej. Proszę, proszę, proszę kubeczek. A takie to nie. Bo takie mi się może udławić. Zobacz, tu takie masz. To nie, 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 nie. Zobacz, Róża, tutaj są lizaki. Tak. No. A te to nie, wiesz? Trzeba je tu wyjąć.
to. Ojejku. No, trochę się obkupiłam. Mam tutaj burgery i kole. Tak mi jakoś dzisiaj napadło na tego burgera takiego wielkiego. Zaraz wam zresztą pokażę jakiego. Zobaczcie, one są takie wielkie. Naprawdę ogromne. Z takim normalnym mięsem podwójnym. Tam jest jeszcze ser. Jeszcze jest mięso kebab, także będzie wyżerka. Ludzie, gdzie jest pilot? Ja wam chciałam tutaj tak szybko nagrać te moje zakupy, ale nie mogę znaleźć pilota, a telewizor jest włączony. Boże, co się stało z pilotem? Tam siedzi. My się tutaj bawimy. George jest złodziejem i ukradł zabawkę kotu, tak? I goniła go policja, a teraz siedzi tutaj w więzieniu. O, to jest więzienie George'a. Pokaż, jak policja goniła George'a. Ijo, ijo. Pokażę wam szybciutko, co kupiłam. Właśnie nie wiem, czy to było tylko dzisiaj. Raczej wczoraj też. Ale nie wiem, czy jeszcze ta promocja trwa, bo jest minus 20% na ubrania dla dzieci ze względu na Black Friday. Kupiłam róży taki dresik. Góra kosztowała 9 funtów. Design by Kuku Kid. Nie znam tej marki. I spodnie też kosztowały 9 funtów, takie fajne, różowe. Ogólnie na tych wszystkich ciuchach, które kupiłam, zaoszczędziłam 9,20 dzisiaj, także całkiem sporo. Pokazywałam wam te spodnie, ale zrezygnowałam z nich. Uciekł? No to musisz go gonić. Ach, na dachu jest. Na dachu straży pożarnej, no szok. Zobaczcie, przepiękne są te spodenki od piżamki i są naprawdę takie miłe, że myślę, że tak po domu też róża będzie mogła w nich chodzić. Teraz na zimę naprawdę jak znalazł. Ja je zobaczyłam i od razu wpadły mi w oko. No zakochałam się w nich, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że nie ma do niej żadnej góry, która by fajnie wyglądała. One kosztowały 6 funtów w normalnej cenie, czyli 4,80, jeżeli dobrze liczę. Także no genialna cena, naprawdę super. Wiecie, że ja dużo ubrań dla róży kupowałam na live'ach, ale ostatnio albo nie miałam czasu, albo nie miałam szczęścia do tych live'ów. To jest komplecik. Zobaczcie, on kosztował 8 funtów tylko, czyli... Czekaj, niech mama policzy. Czyli 6,40 za niego zapłaciłam. I to jest właśnie Bambi i idealnie te spodenki będą do niego pasowały. Także jest jedna góra od piżamki i dwie pary spodenek. Zaraz się będziemy bawić, kochanie. Mama tylko pokaże. No ja wiem, bo no ale ja zdjęłam, bo sobie tutaj siedzę. Zaraz, kochanie. Momencik, mama musi... Momencik, daj mi tutaj ogarnąć wszystko. Ten materiał też jest niesamowicie miły. Nie jest taki gruby i puszysty jak ten, ale naprawdę cudowny w dotyku. Róża się bardzo rozkopuje w nocy. Budzi się czasami z płaczem, taka zmarznięta, więc to będzie dla niej coś idealnego. No cudne są te piżamki, naprawdę. Kupiłam też takie żelki. I ta bluza też jest super. Zobaczcie, ona jest taka dłuższa i tutaj na dupce jest jeszcze dłuższa z tyłu. Jest taka asymetryczna. Naprawdę bardzo fajna i najlepsze jest w niej to. Zobaczcie. Że to jest taka jakby jaszczurka albo dinozaur. Moi chłopcy mieli też coś podobnego. Taką zieloną bluzę dinozaura, pamiętam. Najpierw Bartek ją miał, a później jeszcze była na Dawida, dobra? 10 funtów, czyli 8 funtów ona kosztowała. No super, że trafiłam na taką promocję, więc będzie można ten wyjazd do Primarka ewentualnie przełożyć. Nie wiem, kiedy pojedziemy. No ale najważniejsze, że piżamka jest, dresik jest, bo to było takie najważniejsze. Bluzę ogólnie nie potrzebowała, ale wpadła mi w oko, więc wzięłam. I mam też taką śliczną spódniczkę za 4 funty, czyli kosztowała 3,20, jeżeli dobrze liczę. Naprawdę bardzo fajna, błyszcząca, z podszewką, super. Taki sweterek, on jest naprawdę super. Jedyne, co mnie troszkę w nim martwi, to to, że jest może odrobinę zbyt długi. Ja wolałabym, żeby był taki krótszy, ale zobaczę, jak się będzie układał włożony w spódnicę czy w spodnie. Może będzie go można jakoś tak podwinąć. On kosztował 12 funtów i niestety na niego żadnej promocji nie było. Ale jest naprawdę miły w dotyku. Tutaj ma takie malutkie cekiny. Nie będę już go dzisiaj przymierzać, bo szczerze mówiąc nie chcę mi się. I też nagrywałam trochę, jak byliśmy z różą, także nie wiem, nie chcę, żeby ten vlog był znowu taki mega, mega długi. Tutaj jest taka delikatna brokatowa nitka. I są też cekiny, ale takie nie błyszczące. One są chyba matowe? No powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda i jest bardzo miły w dotyku. I wpadła mi w oko od razu już z daleka.
Też taka spódnica, ja lubię takie błyszczące rzeczy. Za dwie dyszki to jest naprawdę bardzo fajna stylizacja, taka świąteczna. Do tego jeszcze jakieś szpilki i tyle. I naprawdę nic więcej nie trzeba. Wziąłam te cukierki, bo wydawały mi się tanie, ale to jest chyba jakieś mniejsze opakowanie. I to jest też naprawdę bardzo fajna rzecz. Od razu mi wpadła w oko. To jest szklana butelka, taka naprawdę masywna. No to jest taka karafka dosłownie. I to kosztowało 3,50. To jest płyn do kąpieli o zapachu żurawiny. Nie wąchałam go, ale wygląda naprawdę super, bo ma taki drobniutki brokat. A mi się akurat kończył płyn do kąpieli, więc jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że kupię. Oczywiście tą butelkę sobie później zostawię i coś tam innego będę w niej trzymać. To nie jest nadrukowane, to są naklejki, więc bardzo łatwo będzie sobie można to zdjąć. No i dobra, kochani, na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że jakiś mega długi ten vlog nie wyjdzie, bo ostatnio nie pojawił się film na kanale, dlatego że po prostu za długo mi się wrzucał. I w momencie, kiedy już się sprawdził, było po 22. On mi się wrzucał ponad 2 godziny, bo był bardzo długi. Także byłam trochę wkurzona, że film się nie pojawił, bo chciałam publikować codziennie, no ale niestety się nie udało. Także kochani, żegnam się już dzisiaj z wami, pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się na kanale już jutro. Życzę wam oczywiście dużo zdrówka, do zobaczenia, pa!